Wiecie co, łobuzy? Dziś kolejny odcinek z Linuxa inspirowany waszymi komentarzami. Jesteśmy w Linuxie Maxbox, opartym na Archu polska dystrybucja. Tutaj ekran taki przywitalny jak zawsze na każdym z systemów. Elegancko tutaj jest wszystko opisane, zrobione. Star zasoby, projekt. Tego sobie nie będziemy omawiać, przejdziemy sobie od razu do internetów. Pyk. Zobaczcie, szybko strona myka między jedną a drugą, pierwsze kroki, coś tam. Dobra, sobie jeszcze możemy wejść sobie tutaj, poskakać między zakładkami. Wszystko elegancko działa. YouTube. Też działają, nie ma z tym problemu. Tylko wiadomo, tutaj się od razu reklamki jakieś nam wchrzaniają. Zobaczymy sobie rozdzielczość, jaką ustawiło. Ale, aha, dobra, teraz muszę, o i teraz dopiero. Wszystko widać, elegancko nam, zobaczcie, śmiga. Reklamy sobie możemy wyłączyć. Nie ma z tym żadnego problemu. Jak chodzi o menu, bardzo fajnie tutaj rozwinięte, wszystko ładnie mamy popisywane. Tym się nie będę zajmował, bo ogólnie chcę od was coś pokazać. Tu mamy na przykład takie centrum sterowania Maxbox. Bardzo fajna rzecz. No fetcha możemy sobie włączyć. O proszę bardzo, tu wszystko ładnie, elegancko widać, który już jest zainstalowany w tym systemie. Ustawienie daty, czasu, języka, jądro systemowe. Wszystko tutaj możemy sobie porobić. O zobaczcie, tu mamy jeszcze dodatkowe zakładki. Więc wszystko w jednym miejscu macie elegancko pokazane, gdzie możecie sobie wszystko robić. Ale co jest w nim piękne, zobaczcie. Ja sobie tutaj działam, skaczę. A wy możecie zobaczyć tutaj zużycie procesora, pamięci RAM, jak to ładnie wszystko jest tutaj pokazane, wyświetlone. Co jeszcze jest fajne, w lewym rogu macie wyświetlone wszystkie skróty klawiszowe do różnych rzeczy. Przydatna rzecz, bo jak to ogarniemy, dużo prościej się korzysta. Jeszcze taki tip. Jak szukacie aplikacji, które jak zainstalować, szukajcie jak zainstalować na Archu przez terminal. I to tutaj zadziała. Tak. Sam sprawdziłem, instalując OBS-a. Ale ja osobiście tego systemu nie kupuję. Nie. To nie dla mnie system. Dlaczego? Ten interfejs jakoś mi nie pasuje. Wolę Manjaro. Naprawdę przekonałem się. Chociaż coraz bardziej się przekonuję. Jak pierwszy raz zainstalowałem, to tak coś nie grało. Chociaż to jest elegancki system, wszystko w porządku, na razie, na tyle, to nie ma co więcej mówić o tym, bo to takie moje małe spostrzeżenia na ten temat. Okej, zostawcie łapę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał. Nie zapomnijcie o Discordzie, Facebooku, Instagramie. Na razie, cześć, pa!